Cześć, witam w moim laboratorium. Dzisiaj opowiemy sobie, czym jest rurka wirowa. Zapraszam do oglądania. Rurka wirowa jest zasadniczo bardzo prostym urządzeniem termodynamicznym. Składa się ono jedynie z nieruchomych części, jej schemat macie mniej więcej tutaj, gdzie jeden koniec zasilamy za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu od generalnie 6 barów zwyż, choć są też rurki, które działają dla 4 barów albo mniejszych wartości. Natomiast na dwóch wyjściach otrzymujemy dwa strumienie powietrza jeden strumień zimny, drugi strumień ciepły. Pomimo tego, że rukę wirową zasilamy sprężonym powietrzem o temperaturze pokojowej, to różnica w temperaturze tych dwóch strumieni jest znacząca. Mianowicie, zimne powietrze może osiągać temperatury rzędu 0 stopni, minus 5, minus 10 stopni Celsjusza, natomiast ciepłe, ciepły strumień osiąga temperatury rzędu paru 10 50-70 stopni Celsjusza. I jak to się dzieje? Jeżeli chodzi o samą fizykę, dynamikę przepływu, to rurka ta składa się przede wszystkim ze specjalnie uformowanego wlotu, który jest tutaj zamknięty w obudowie. Który sprawia, że powietrze, które do niej wlatuje, zaczyna poruszać się takim ruchem obrotowym, czyli tak naprawdę ono zaczyna w środku tej rurki krążyć sobie dookoła i przesuwać się w tą stronę. W środku tego strumienia indukowany jest drugi strumień wirowy, tak zwany strumień wewnętrzny, strumień zimny, który kręci się w drugą stronę i porusza się w drugą stronę niż ten strumień ciepły. Czyli mamy dwa prądy wirowe. Jeden porusza się w jedną stronę i jest większy, drugi porusza się w drugą stronę i jest mniejszy. Dlaczego ten zewnętrzny strumień, który wypływa tędy, ma wyższą temperaturę niż ten wewnętrzny? Tego nie wiem, i póki co chyba nie wie tego nikt na całym świecie, a przynajmniej na całej Ziemi. Naukowcy nie są zgodni co do tego, jak ta rurka działa. Próbuje się tłumaczyć jej działanie za pomocą drugiej zasady termodynamiki. Dokładnie rzecz biorąc, mówi się tutaj o adiabatycznym sprężaniu. Z drugiej strony, inni naukowcy. Mówią, że no dobra, być może rzeczywiście adiabatyczne sprężanie w takiej rurce zachodzi, natomiast analizy teoretyczne pokazują, że adiabatyczne sprężanie nie może odpowiadać za tak wielką różnicę temperatur. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę nie wiemy, dlaczego i jak taka rurka działa. Co jednak nie przeszkadza nam bardzo dobrze symulować takiej pracy takiej rurki w różnego rodzaju programach do symulacji numerycznych, jak choćby ANSYS Fluent, gdzie możemy analizować, jak wpływ geometrii takiej rurki wpływa na jej działanie, czyli na to tak naprawdę, jaki, jaka jest temperatura zimnego i temperatura ciepłego strumienia. No dobra, to po co teraz takie rurki się stosuje? W Polsce są one stosunkowo mało stosowane, natomiast w Stanach lub na tak zwanym zachodzie bardzo często stosuje się je w przydomowych warsztatach jako takie układy chłodzące. Jeżeli teraz obrabiamy jakiś metal, choćby na tokarce, no to żeby ta obróbka przebiegała w dobrych parametrach, to taki element w czasie obróbki należy chłodzić. Zazwyczaj stosuje się do tego chłodziwo, czyli tak naprawdę specjalną mieszaninę wody i innych substancji oleistych, które odprowadzają, które odprowadzają ciepło z przedmiotu obrabianego. Zamiast tego w takich domowych warunkach można zastosować tego typu rurkę. Z specjalną rurką, w tym przypadku taką, którą można sobie odpowiednio pozycjonować, która nawiewa nam chłodne powietrze o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza na obrabiany przedmiot. W taki sposób my możemy ten przedmiot bardzo dobrze chłodzić. Można oczywiście takie rurki również stosować w różnego rodzaju przemyśle, jak choćby w czasie wypiekania różnego rodzaju ciastek, do chłodzenia ich w Czasie, gdy poruszają się one po wypieczeniu po naszej linii produkcyjnej. Przypominam, że skoro ta rurka zasilana jest tylko i wyłącznie sprężonym powietrzem, no to na wylocie i w locie, na wylocie jednym i drugim, również mamy czyste, już niesprężone, ale czyste powietrze. Tak? Czyli bez problemu możemy ją zastosować do chłodzenia choćby wypieków. No dobra, ale co więcej. W internecie można znaleźć całkiem sporo różnego rodzaju zastosowania tych rurek, i jedną z takich ciekawszych, które udało mi się znaleźć, jest taki płaszczyk dostępny na AliExpress, do którego podłączona jest tutaj w takiej troszkę innej formie rurka wirowa. Po angielsku vortex tube, tak dla ciekawości. Tutaj z przodu mamy jeszcze filtr powietrza. I teraz załóżmy, że pracujemy w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest bardzo ciepło, choćby w kotłowni, w jakimś hali produkcyjnej, gdzie oczywiście musimy mieć dostęp do sieci sprężonego powietrza, bo inaczej takie rurki nie zasilimy. Ubieramy taką kamizeleczkę. Ona w środku ma rozprowadzone wężyki. Podłączamy się do sieci sprężonego powietrza, zasilamy rurkę i ta rurka rozprowadza sprężone powietrze tutaj po wężykach, które są umieszczone w tej kamizelce. Być może tutaj to będzie widać, że rzeczywiście są umieszczone. I ochładza nasze ciało w czasie pracy. Czy to działa? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Akurat w tym laboratorium nie mam sieci sprężonego powietrza, plus dodatkowo niestety nie jest tutaj na tyle ciepło, żeby można było przetestować, czy rzeczywiście w temperaturze 40, nie wiem, 30 choćby, 40 stopni taka kamizelka by rzeczywiście przyniosła nam jakiekolwiek ukojenie od ciepła. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej tego typu treści, chcecie poznawać więcej różnego rodzaju urządzeń czy ciekawostek ze świata mechaniki płynów i termodynamiki, zostawcie suba, dajcie lajka i zostawcie komentarz, co chcielibyście zobaczyć. Dzięki za oglądanie i hej.